Trudne sprawy. Lublin. W domu na Sławinie mieszka Zdzisław Miller z synem Karolem. Matka chłopaka umarła tuż po narodzinach. Dziś jest rocznica śmierci kobiety i obaj mężczyźni wybierają się na cmentarz. Karolek kilkanaście lat temu stracił matkę. Było to naprawdę dramatyczne wydarzenie dla naszej rodziny, ale miał mnie. Musiałem być dla niego opoką, opieką. No i starałem się to robić jak najlepiej. Mieszkaliśmy razem i naprawdę nie mieliśmy, dzięki Bogu, żadnych problemów. Mieszkałem z ojcem sam. Był troszkę dziwny, nigdy nie sprowadzał żadnych kobiet do domu. No ale bardzo go lubiłem i dobrze mi się z nim mieszkało. O, Karolek, co tam? Co tam porabiasz? No cześć, a wiesz co, czytam sobie. Słuchaj, no wybieramy się na cmentarz. Pamiętasz chyba, że jest rocznica... No tak, jasne, ja już jestem gotowy, możemy iść. To wstawaj, ja zobacz, bo kupiłem taką bluzeczkę na cmentarz. Wiesz co, no nie wiem, ja nie polecam, żebyś tym szedł. No na cmentarz, no taka wyjściowa bluzka, no co, nie podoba ci się? No, a dlaczego, nie podoba ci się, czy... Nałóż coś bardziej jednolitego, zobacz, ja wybrałem taką koszulkę. Synu, ty mnie o stylu nie musisz pouczać, dobrze? No dobrze. Zrozumiałeś to, Karol? Styl ubierania się ojca był zawsze taki dziwny. Ta koszulka, którą chciał założyć na cmentarz, naprawdę porażka. No ale w końcu to jego wybór. Na drugi raz niech ten szczeniak nie mówi mi, co mam zakładać, a co nie. Tym bardziej na cmentarz. To jest New Fashion Paris. Mojej żonie bardzo spodobałaby się ta bluzeczka. Nie pamiętam, ile kosztowała, ale ważyła coś około 20 dek. Tak założę. No idziemy. Chcesz. Chodź, bo się spóźnimy. Idziemy. No i już, Karolku, zaraz jest grupa musi. Jeszcze nie chcę wierzyć, że to już 20 lat. Opowiesz mi coś o niej? Tata mi nie opowiadał wiele o mamie, ale zawsze, jak byliśmy na cmentarzu przy jej grobie, wydawał się taki smutny. O mamie? Cóż, twoja mama była bardzo piękną kobietą. Miała takie brązowe włosy. W sumie no te włosy jako... To była pierwsza rzecz, na którą zwróciłem uwagę. Może chcesz się pomodlić, Karolku? Ja w tym czasie tuszki przestały, bo coś... Nie chwaląc się, zawsze umiałem harmonijnie dobrać kwiaty na grób. Przecież jak patrzyłem na to, co ludzie kładą, przecież to jakieś totalne gówno. Trzeba posprzątać. Panowie! Co wy tu robicie? Co wy tu robicie? Co? Co się dziwisz? Co? Czy to twój grób? Kim ta dla osoba jest dla ciebie? Karolku, przepraszam cię na chwilkę. Przepraszam. Co przepraszam? To kurwa był. Jak ci zaraz... Czyli to jest grób, to twój jest? Proszę pana, Krysia, Krystyna, to była moja stryjeczna kuzynka, wie pan? Stryjeczna kuzynka? Jak masz pan nazwisko? Proszę pana. Jak masz pan nazwisko? Chwileczkę. Czy masz pan... Jezu, ten gościu jak przyszedł... Przecież to była katastrofa dla mnie. No, musiałem coś wymyślić, żeby po prostu, no, prawda nie wyszła na jaw, żeby Karolek się nie dowiedział. Pan, tak? Niech pan nie stresuje syna mojego. To jest pana syn? Bo syn tu przyszedł się pomodlić. Pomodlić przy kim? Przy kim? Pana, zróbmy tak. Co zrób? W momencie, jak ten koleś zaproponował mi te 10 zł, poczułem się, jakby mnie jedną ścierą w ryj! Dam pan. Ty pieprzony przekupcu, spieprzaj mi to! Spieprzaj, Karolek! Zaraz, spieprzaj! Karolek, chodź, idziemy! Wypieprzasz mi stąd! Wypieprzasz, bo jak was zaraz... Nie. Po co to chodziło? Nie, bo wiesz, takie... Kiedyś ktoś mi już oferował taką łapówkę, ale później okazało się, że to był nekrofil. Od tamtego czasu nikomu już nie udostępniam grobu za pieniądze. Po powrocie z cmentarza atmosfera w domu Millerów jest ciężka. Zdzisław postanawia poważnie porozmawiać z synem. Synu? Tak? Możemy porozmawiać. Słuchaj,
Powiem ci tak. Ten pan, którego spotkaliśmy tam na cmentarzu, to był jakiś chory człowiek, rozumiesz? No strasznie dziwna sytuacja, nie wiem co o tym mogłem myśleć. To był jakiś wariat, rozumiesz? Nie znam tego człowieka, nie wiem o czym on mówił. Także, no chyba mu nie uwierzyłeś. Wiesz co, już sam nie wiem, to była strasznie dziwna sytuacja, dziwnie się zachowywałeś. W ogóle nie wiem co mam o tym wszystkim sądzić. Karol, masz mi po prostu uwierzyć, rozumiesz? A to jest ciężkie. Słuchaj, zresztą, co ja ci będę mówił, nawet jakby twoja matka żyła, wiesz, to tak jakby jej nie było. O czym ty opowiadasz? Strasznie dziwnie się zachowujesz, Karol, ostatnio. Wyjdź, proszę. Skończyłem rozmowę z tobą. Strasznie dziwnie się zachowujesz. Ojciec ostatnio jest bardzo dziwny. Te rozmowy z nim o matce w ogóle... Nie wiem, co o tym wszystkim myśleć. Jest bardzo tajemniczy. Muszę się dowiedzieć, o co mu chodzi. Wróciliśmy z tego cmentarza. Powiedziałem... No, nie byłem przygotowany kompletnie na tą rozmowę. Powiedziałem mu jedno słowo za dużo i... Teraz muszę zrobić wszystko, żeby Karol nie dowiedział się prawdy o swojej matce. Minęły 2 tygodnie. Karol zapomniał o dziwnym zachowaniu ojca i obaj spędzają sobotnie popołudnie grając w grę. Ojciec jest naprawdę w porządku. Jest dość taki młodzieżowy. Grałem z nim w jakieś gry. No, nie powiem. Fajnie spędzało się czas z synem. A prawdę mówiąc, zależało mi na tym, żeby zapomniał o całej tej sytuacji niedawno na cmentarzu z tym całym zamieszaniem. Ale jeszcze wtedy nie wiedziałem, że sytuacja się tak skomplikuje, że zareaguje jak palant. Oto moja runda teraz, synek, patrz, jak kurwa tu rozpykam. Patrz i mamy! Tu gdzie? Ty! Ochodźcie. Jezu, gówno, jakieś lamy grają same. Weź z tymi grami już. Ojciec, grasz jak jakiś Pepik. Pepik? Czemu nie bijesz, ojciec? Czekaj. Ojciec pierwszy raz w życiu mnie uderzył. Nie wiem w ogóle co on robi. Różnie go nazywałem, pedałem, nie wiem, bardzo różne epitety padały. Czego tak zareagował na słowo Pepik? Karel, wróć! Jak mnie nazwałeś? Krzyknąłem za nim Karel. Najpierw krzyknąłem, a później pomyślałem w ogóle, co ja powiedziałem. Już praktycznie można było zapomnieć o sprawie, ale mógł nabrać znowu jakieś podejrzeń. Muszę być bardziej ostrożny. No i jakoś go przeproszę za to, że go uderzyłem. Ojciec nie powinien się tak zachowywać. Nazajutrz Karola po nagłej sprzeczce z ojcem nie ma w domu. Karol? 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 Co ty tu robisz? Nie, no nic. Dlaczego ruszasz mój komputer? A jakbyś coś skasował tutaj? Nie. Zaraz, co ty oglądasz? Krecika. Dlaczego oglądasz jakąś czeską bajkę? Synu, nie mogę tego dłużej ukrywać. Oglądam tego krecika potajemnie, bo nie nazywam się Zdzisław. Tylko Zdenek.
Jak się okazało, Zdzisław od dawna ukrywał przed synem prawdę, nie tylko na temat swojego imienia, ale i matki oraz samego chłopaka. Zabiera go w krzaki nieopodal domu, aby wszystko mu wyznać. Więc mówisz, że urodziłem się w Czechach jako Karel i rozstałeś się z matką i przyjechaliśmy do Polski? Czyli co, matka żyje, tak? Tak, Karel, mogę ci już tak mówić. Twoja matka żyje, Karel. Jest w Czechach, no i... Generalnie tyle ci chciałem powiedzieć, synu. Tłumiłem to w sobie przez 15 lat, to było stanowczo za długo. Jak się okazało, Karel, mogę już tak o nim mówić, wcale nie miał mi tego za złe. Nie zrobił mi awantury. Nie wiedziałem sam naprawdę, jakie będą konsekwencje tego. Kiedy się dowiedziałem o tym, że moja matka żyje, byłem zaskoczony. No ale z drugiej strony to bardzo dobra informacja dla mnie. Muszę koniecznie się z nią zobaczyć. Wiesz co? Chciałbym się z nią zobaczyć. Wiesz, synu, dlaczego cię tu przyprowadziłem? Nie mam pojęcia. Nie domyślasz się nic? A no słuchaj, po tej ostatniej rozmowie, no... Dużo mi to dało i... Cóż, Karel, powiem wprost. Mam adres do twojej matki. No i pomyślałem sobie, że na pewno byś chciał do niej pojechać. Więc pewnie. Chciałem ci to umożliwić. No to jedź. Ale co, tak już teraz? No tak, spakowałem cię nawet. No ale zaraz mówiłeś, że ona mieszka w Czechach. W Czechach? Miałem na myśli Czechów. Czechów. Jak ona jest w Polsce? No tak, jest z Czechowa. Ojciec przez 15 lat ukrywał obecność matki. A teraz tak nagle po prostu mnie do niej wysyła. I się okazuje w ogóle, że ona mieszka na Czechowie. Problem w tym, że nigdy tam nie byłem, no ale... Czego się nie robi dla matki? Cóż, wysłałem Karela tak szybko do matki, no... Trzeba było iść za ciosem po prostu. Powiem w taki sposób. A nie wspomniałem mu co prawda przed wyjazdem o pewnym takim drobnym szczególiku związanym z jego rodzicielką, ale... Mam nadzieję, że... że chłopak nie pożałuje tego spotkania. Karel kieruje się właśnie na osiedle przeznaczenia. Jest kłębkiem nerwów. Spotkać. Nawet nie wiem, jak wygląda. Nie wiem nic. No zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Bardzo dziwnie. Mieszane uczucia. Tutaj! Ale co tutaj? Cześć. Cześć. Jestem Jacek. Piotrek? Kurwa, szukałem Karela. No nic, to cześć. Ojciec nic nie mówił o żadnym spotkaniu z mężczyzną. Bardzo dziwna sprawa. Kiedy zobaczyłam, jak idzie w moją stronę, słowa uwięzły mi w gardle. Nie potrafiłam mu powiedzieć prawdy. Wiesz co? No? Naprawdę to ja jestem Karel. Sprawdzałem cię. Jak się czujesz, Karel? Czuję się bardzo dziwnie, nie wiem co on o tym wszystkim myśli. Wiesz co, chodź, zaprowadzę cię do matki. Tak? Chodź ze mną, okej? Okay? No dobra. No chodźmy, chodźmy. Będę jechał powoli, żebyś... No dobra. A, no dobra. O. Tyle już idziemy. Chodź, uważaj na schodach. Tyle już idziemy, a ja wciąż... Nie widzę nigdzie swoje matki. Wiesz co? Ona mieszka w tym bloku. Tak? To chodźmy. Czemu nie idziesz? Muszę ci coś powiedzieć. Dokładniej. Nie przypominam ci kogoś? Nie. Może kiedy zdejmę czapkę? O nie, mam krótkie włosy. To ja jestem twoją matką. Co mam na to powiedzieć? Że
kochasz mnie taką, jaką jestem. Brudne sprawy. W Lublinie mieszka Zdzisław Miller z synem, którego wychowuje sam od śmierci żony. Karol nigdy nie poznał swojej matki. Gdy na cmentarzu celebrują rocznicę śmierci kobiety, podchodzi do nich zdenerwowany mężczyzna, który dobitnie uświadamia Zdzisławowi, że nie jest to jego grób. Świadkiem zajścia jest Karol, który od tej pory ma mętlik w głowie. Sytuacji nie poprawia Zdzisław, z którego ust pada sformułowanie, że nawet gdyby matka Karola żyła, to i tak dla niego nie istnieje. Na szczęście Millerowie zapominają o sprawie, jednak w czasie wspólnej gry Karol wywołuje niespodziewany wybuch złości w ojcu, którego nazywa Pepikiem. Zdzisław po raz pierwszy w życiu podnosi rękę na syna. Złości wyrywa mu się imię Karel do tego wszystkiego. Na drugi dzień Karol nakrywa ojca na oglądaniu Krecika. Przyciśnięty do ściany Zdzisław opowiada synowi, że tak naprawdę ma na imię Zdenek. Spłodził syna w Czechach, a jego matka żyje. Postanawia szybko wysłać go na Czechów. Drobna pomyłka językowa. Na spotkanie z matką. Nie wyjawi mu jednak całej prawdy. Na miejscu okazuje się bowiem, że kobieta zmieniła płeć. Brudne sprawy. To nie może być prawda. Uważaj! Kochanie! Karelku! Karelku! Zostaw mnie. Zostawcie nas samych. Wiesz, co mamo myślę? Karelku, nie myśl. Zróbmy to. Co masz na myśli? Po prostu bądźmy normalną rodziną. Kiedy się dowiedziałem, że Karel ma przywieźć swoją biologiczną matkę, to była cudowna informacja. Wiecie, ja zawsze lubiłem eksperymenty, więc jestem tym bardziej ciekawy, co nam przyniesie nasze dalsze wspólne życie. Jestem taka szczęśliwa, że nareszcie utworzymy normalną, zdrową rodzinę. Do miłości nie można nikogo zmusić, ale można zachęcić. A wiem, że Zdenek lubił eksperymentować. Karel będzie taki szczęśliwy, że odzyska matkę. I ja też będę szczęśliwa, że powrócę do naszej rodziny. Mam nadzieję, że to wszystko się ułoży. Jeszcze 2 tygodnie temu nie widziałam nawet swojej matki. Teraz jakoś jest mi z tym lepiej wszystkim. Brudne sprawy.